Siemano, z tej strony MVN123, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play Tomba 2 The Evil Swine Returns. Więc tak, w dzisiejszym odcinku, co będziemy robić? W dzisiejszym odcinku zniszczymy złą świnię ziemi? Coś takiego, złą świnię ziemi chyba. The Evil Eared Pig? Tak? Zaraz, wait. Czy dobrze myślę? Tak, Eared Pig Back, czyli Eared Evil Pig będzie. Ono znajduje się na Kujara Ranch. Czyli potrzebujemy... tak. No i oczywiście Baron, Kujara Ranch. Ranch Area... Tak. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Muszę powiedzieć, że muszę ściszyć sobie telewizor, pewnie go słyszycie nawet. O, właśnie, od razu lepiej. No i tak. Znajdujemy się na Kujara Ranch. W wielkim otylcie. Hoho. Ale tak. Gdzie może znajdować się tu portal do złej świni? Otóż portal do złej świni znajduje się bardzo, bardzo wysoko. Więc proszę się ze mnie nie śmiać, jak tam się szybko nie dostanę. Tak. Zła świnia ziemi spowoduje zmianę w Cycus Village, czyli na tym właśnie, w cyrku. Czyli dużo tam się nie zmieni naprawdę, więc nawet nie mam co prezentować, dlatego tam nie zacząłem. Tam jedynie się zmieni to, że świnie, te klauni itp. itd. zmienią się w ludzi. I po prostu będzie chyba inna muzyka, bo nawet ta sama. Naprawdę zmiana duża to nie jest, więc naprawdę nie ma co nawet prezentować. Więc skaczemy. Hop. Hop. Tylko jeszcze bym coś sprawdził. Oż ty. Więc mały kat. Siemano, z tej strony MBN123 i zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Let's Play Tomba 2 The Evil Swine Return. To jest skrzynka, której nie widziałem. O, fuck. Pierwsze co chciałem zrobić, to przeprosić was, że w ostatnim odcinku nie było głosów z gry. Oczywiście, to musiało się zdarzyć. Ale tak, po prostu przepraszam was, a się zapomniałem zmienić sobie opcji na frapsie, żeby nagrywał mi głos z gry, a mi mój nagrywał. I przez to nagrywałem głos na Audacity jeszcze na frapsie, więc swój oczywiście. I tak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się złą świnią ziemi. Znajdujemy się praktycznie przed jej portalem, czego nawet nie odkryłem, więc wszystko przed wami. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie tamtą moją wpadkę. I teraz nie wiem, czemu włączyła się muzyka stara z Weighted Temple, więc posłuchajcie na chwilę. Żeby to było jasne, jaka była muzyka. Tak, dokładnie, taka muzyka, taka smutna właśnie. No i o, tu są właśnie te wrota do złej świni. Ziemi. I dzisiaj ją zniszczymy. Dokładnie. Więc... tutaj trzeba się dostać sposobem. O, właśnie w taki sposób, bo inaczej by się nie dało. I... dajesz. I kolejna zła świnia. Chodź tu. A, i co ona zmieni? Ona zmieni to, że w Cycus Village, w tym cyrku, świnie zamienią się w ludzi i chyba muzyka na to samo zostanie, nie jestem pewny, więc duża zmiana to nie jest, ale zawsze zmiana to zmiana. Tak, to jest mapa złej świni ziemi, jak się można domyślić. No i oto ten ktoś, albo to coś, o czym jest mowa, czyli tytułowa zła świnia ziemi. Tak. Bah! What's this? Some kid acting tough. Tough. Wasn't expecting this. Look at you. Been starving yourself in the world out there. You need more nutrition.
like us. What? Still want to have at me? Okay, I'll tell you something about us. Don't be surprised now. We're 78% fat. Our fat content is 78%. Nearly all fat. Surprised? Tell me truly. Spoko. You were making fun of us, weren't you? I won't stand for it. Taste my fear. See how it goes down. Okay. Więc tutaj gdzieś to samo co w przypadku wodnej złej świni i świni duchu. Czyli łapiemy. Ona na szczęście wysoko nie lata przez jej i tłuszcze. Tylko jest szybka trochę. O fuck. I rzuca kamieniami z nieba. O i... 3... 2... Jeden. A za daleko. Okej. No, na fok. Za wysoko troszkę. Dlaczego to jej nie rani? Przez bumerangu. Tutaj błąd się zapada. Tak. Więc od razu uważaj na mosty. No gadnet. Niżej trochę. No niżej powiedziałem. Niżej powiedziałem. Moje słowo święte, więc na dół. Oh shit. Oh fuck. No z nią się trochę pomęczę. Wow. O. Najlepiej nisko chyba rzucić. Jest, udało się. Jeden. Jeszcze dwa. Ta-na-na-na. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jest. Trzy. Dwa, jeden, go. Jest. Jeszcze jeden, ostatni raz. Jeden ostatni. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O. No i... Boom, headshot. Yeah. Więc tak. Kolejna sekwencja, taka sama jak w przypadku wodnej i świni duchów. Ghost Peak. Jest ta sama sekwencja, czyli dostajemy strój. Evil Art Peak Rope. Zdobyty. I Zippo mówi to dokładnie to samo co wcześniej, więc przewinę to, żeby to... No właśnie. Żeby was to nie męczyło. No i kolejna piękna zmiana. O właśnie, o tym mówię. Duża zmiana to nie jest, co widzicie. O. Oh yeah. I... Kabim! Dobrze.
ażeby odcinek nie trwał za krótko, zrobimy sobie jeszcze jednego questa związanego z tym miejscem, czyli... zwierzą skruchy, albo nie, skruchy, nie wiem w końcu. Jaka muzyka. To nie tu? A, bo tu jest Strange. Ups, pomyłka. To Strange brzmi tak. Posłuchajcie. Jest. Drzwi odkryte, a teraz otwarte muszą być. No. Drzwi otwarte. Prosimy wejść. Ta wieża jest strasznie pokręcona i muzyka też nie jest zbyt przyjemna. Dokładnie. Widzicie sami, to jest strasznie pokręcone, nie wiadomo dokąd iść, którędy iść. Może tylko można tak się tu pobłądzić, aż nie znajdziemy skrzyni. Z jedną bronią. Ale za to jaką bronią? Nawet co nie pamiętam, ale ja wiem, że jest dobra. O, gademy, tylko muzyka. Jak z pogrzebu. Nie. Ja już się zgubiłem. Łatwo się tu nie zgubić. Chyba zgubić. A, gademy. Teraz tak z wyższa, teraz w dół. To jest wyjście. Chyba. A może tędy trzeba było iść? Ta muzyka nie jest stąd, ale dobra, nieważne. Wiecie co, chyba nie przejdziemy dalej bez super młota, który jest mi tu potrzebny. O, tu właśnie, w tym miejscu. Więc idziemy teraz do innej wieży. Do wieży skruchy? Nadal nie wiem, goddammit. Dobra, wyjdźmy stąd, bo ja się tu pogubiłem. Dobra, tu wrócimy za chwilę. Najpierw idziemy do wieży... Tower of Scratch. Czyli musimy iść do Underground Pipe. Go. Dajesz. Kurde, a mi naprawdę głupio, że wcześniej nagrałem tylko swój głos w rapsem, a nie dźwięki z gry. Wielka szkoda. A tak znowu wychwalę tą muzykę. Shit. A no właśnie, wy nie słyszeliście nowej muzyki z Donging Forest przez to, musiał tam zajrzeć. Bo starą pamiętacie, wam pokazywałem, jak zniszczyłem złą wodną świnię. Jak nie, to odsyłam linkiem, znaczy zapraszam was do obejrzenia tamtego odcinka. I muszę nie, gdzieś się zmieniło. Dobra, nieważne. Dobrze, wchodzimy do tej wieży. Ta wieża jest stosunkowo łatwa, tylko trzeba mieć dobry sposób, żeby ją przejść. Dlatego, że to jest pogmatwana wieża. No właśnie. Ta wieża jest pogmatwana dlatego, że jest strasznie logiczną wieżą. Na przykład mamy tu... Trzy partery? O, mamy dwa drzwi, dwoje drzwi. I tak, musimy wybrać której z nich. Do tego nam się przyda Mystery Mushroom. Pierwszy mamy śmiech, więc pójdziemy do śmiechu. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Jeżeli wejdziemy do złych drzwi,
Wejdziemy na to samo miejsce co wcześniej. O, proszę, widzicie? Weź ten tutaj i to były złe drzwi. Czyli musimy przejść teraz przez drzwi żalu. Albo płaczu. Whatever. Musimy jeszcze raz wziąć Mr. Mushroom. Tak. I musimy przejść przez te drzwi. Ta muzyka też jest taka nie najfajniejsza. I tu mamy utrudnienie, bo są aż 4 drzwi. Spróbujmy przejść przez te śmieszne drzwi. To może być też takie może to być na zasadzie śmiech, płacz, śmiech. Znaczy płacz, śmiech, płacz, więc przejdźmy na razie tutaj. Przepuść nas. Oh yeah. I tu mamy do wyboru... Ole, spadek FPS-ów. Oh goddammit, oh goddammit, oh goddammit. No i tak. Mamy... Pójdźmy do płaczu. No goddammit, o co chodzi? Ale mi teraz spadek FPS-ów nagły. No uspokoisz się. O, goddammit, ale to się nie uspokoi mi teraz. O, teraz się uspokoiło. Dobrze. Dobrze, przejdźmy przez drzwi płaczu. Jop. O, właśnie. Dwoje normalnych drzwi. Jedne duże, jedne małe. Dla myszy czy dla ludzi? Dla myszy czy dla ludzi? Dla myszy czy dla ludzi? Wiecie co, dla mnie to jest trochę podchwytliwe i ja pójdę dla myszy, chociaż myślę, że będzie... Chociaż pewnie i tak będzie źle, ale przejdę dla myszy. Proszę, nie chcę mi się wracać znowu aż tyle, więc... Dobre przejście. Tak, przejście jest dobre, tylko mam kolejne drzwi. I nie wiem, na które mam przejść. Niech czy płacz. Widzicie, jak jest pogmatwane? Trzeba mieć jakiś dobry trik na to wszystko. Minita mushroom. Śmiech czy płacz, śmiech czy płacz. Chyba śmiech. Proszę, powiedzieć, że to jest śmiech teraz. Śmiech, 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 śmiech. Śmiech jest dobry, śmiech jest dobry. No jest dobry. Jest! Udało się! I co mamy w tej skrzyni? Mamy... super lodowy bumerang? Dziwne. Zwykle to było co innego. Dobra, ale ja się nie zamierzam znowu cofać. Mogę użyć tu barona. Mogę, dobry baronik. To znaczy, że... ja muszę przejść w jakiś sposób bym tam. O, o. Jasny wiór. Niech je strzeli. Zapomniałem się najpierw zmienić. W wiewiórkę. Oj, mały fail. Szybko, 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 szybko. Mamy glacier boomerang. On jest... Aha, no tak, zapomniałem. Pardon. Normal fruit. On różni się od tego, od lodowego bumerangu, że jest po prostu większy i silniejszy. Jak można się domyślić po wielkości obrazka. Dobrze, jeszcze raz. Ale jak mogę tamten przejść bez tego wielkiego młotka? To mnie trochę dziwi. Takim bumerangiem komuś przywalić, to trochę by to zabolało. No, odwróćcie, 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 odwróćcie. No. Gadamy. O. Źle, 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 źle. No dobra, to się kręć tą stroną. Tam.
O kurde. O właśnie. Jej. Dobra, to jeszcze raz. Do Tower of Strange, ale które mam iść? Może w górę? Spróbujmy jeszcze raz. Bo tym się nie rozbija tych wielkich kloców. To jest naprawdę bardzo, bardzo pogmatwana mapa. Przydałby mi się takich chyba 5 graczy, co by mi pomogli to przejść. Nie. To musi dać radę jakoś przejść w końcu. Może te... O, może się udało w końcu gdzieś dalej pójść? Dwie wieże w jednym odcinku? Całkiem niezły wynik. Dobrze, tu mamy wejście powrotne. Jest! Huh. To jest połączony zwykły moc z motem ognia, który jest tak silny, że może rozwalać o właśnie takie kloce wielkie. Całkiem przydatna broń, powiem szczerze. Dobrze, wyjdźmy stąd już powoli. I powiem wam, na co się przydaje ten młot właśnie jeszcze. To będzie ostatnia taka rzecz w odcinku, chyba pół godziny już może, nie wiem, plus minus. Dobrze, ten młot, widzicie, jest bardzo mocny. Rozwala wszystko jednym hitem nawet. O. Boom. Chcę jeszcze coś sprawdzić. Przepraszam, że tak będę teraz tak sprawdzał, ale... Jestem czegoś ciekawy jeszcze. Tak właściwie dwóch rzeczy. A fok, niżej. Teraz dziwne, ale mamy nadal aż 3 moty. Wow. Ty, uspokój się. Boom. Chcę sprawdzić, czy uda mi się rozwalić tym młotem, otóż te gniazdo. Nie, nawet tym nie dam rady. A tym bumerangiem też nic nie zrobię. To jeszcze jedna rzecz, taka jedna teoria moja, spiskowa. Nie. O właśnie, czy to da się jakoś rozwalić? Czy to też jest nierozwalalne? To nie. Nie, nie da się. Szkoda. Siema. Tym też nie. Co do wieży, została nam ostatnia wieża, czyli... Wieża w Windstone, nie wiem co to znaczy, ale nam została. Dlaczego ta muzyka się zmienia z innych map? To jest właśnie też z Waited Temple stara muzyka, a to Waited Temple nie jest. Dobra, ostatnia rzecz i kończymy odcinek, czyli chcę iść na Kujara's Summit, ponieważ... Chcę porozwalać kilka jeszcze bloków, takich właśnie skruszonych skał, których nie możemy normalnie rozwalać zwykłym motkiem, tylko tym właśnie super, co teraz znaleźliśmy w wieży siły. Ta muzyka jest po prostu świetna. Taka trochę metinowata, nie wiem czemu się tak skojarzyło, ale podobno. Spójrzcie. Boom! Jednym hitem. O, i te właśnie kloce można tym rozwalać, o. Jakie punkty zarabiać na nich? 2 za jednym zamachem, to jest nowa moc. Boom. Boom. Boom.